Zacznijmy od przedstawienia sztabu drużyny z Dąbrowy Górniczej, a wszystkie osoby, które będą wychodziły na scenę, będą w asyście dzieci z przedszkola miejskiego nr 1 w Dąbrowie Górniczej. Na początku zapraszamy Magdalenę Krajowską, absolwentkę fizjoterapii na Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach. Magda pomagała w Komisji Przewodniczącej Uniwersytetu Zdrowia zawodniczek w sezonie 2013-2014. Magdalena Krajowska, zapraszamy. Druga fizjoterapeutką zespołu Dąbrowy Górniczej w bieżącym sezonie będzie Aleksandra Styczyk. Ukończyła ona fizjoterapię na Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach. Jest też instruktorką sportu o specjalności, uwaga, jiu-jitsu. W zakresie pracuje już kilka lat, a swoją wiedzę dalej zgłębia, studiując na studiach doktoranckich. Kolejnego na scenę zapraszamy Iwo Wagnera, który z siatkówką związany, chyba śmiało można tak powiedzieć, jest od zawsze. Iwo jest wnukiem Huberta Jerzego Wagnera, uczęszczał do szkoły mistrzostwa sportowego Polskiego Związku Piłki Siatkowej w Spale i jak mi tutaj zdradzili jego koledzy, zna podobno spalskie lasy jak nikt inny, najlepszy wywiad wśród absolwentów Spale, Iwo Wagner, proszę Państwa. Iwo Wagner, dodajmy, że to jest również statystyk żeńskiej reprezentacji kobiet. Kolejną osobą ze sztabu, którą już znacie, to Łukasz Filipecki, trener do spraw przygotowania motorycznego. Łukasz pracuje w drużynie w Dąbrowie Górniczej od 2011 roku. Jest odpowiedzialny m.in. za przygotowanie rozgrzewek przedmeczowych, treningu siłowego i kondycyjnego. Jak sam przyznał, gdyby nie siatkówka, pracowałby pewnie w siatkówce plażowej lub innej dyscyplinie sportu. Kolejnym trenerem, którego teraz zaprezentujemy, jest Tomasz Wasilkowski. Pracował m.in. w Płomieniu Sosnowiec we Francji, siatkarzu pana Polu Wieluń, czy w ślepku Suwałki, więc jak widzicie Państwo doskonale, Tomek doskonale zna mimo młodego wieku już bardzo dużo klubów. No i jestem przekonany, że poprowadzi klub Dąbrowy do kolejnego medalu w swojej karierze. Przypomnijmy jeszcze, że Tomek w zeszłym sezonie zdobył brązowy medal w Orlen Lidze, prowadząc drużynę już jako pierwszy trener. Po Tomku najważniejsza osoba w tej chwili w sztabie, czyli Juan Manuel Ceramera, czyli doświadczony argentyński trener, pracował w drużynie reprezentacji narodowej i drużyna prowadził kadrę Niemiec, mężczyzn, a także kadrę narodową kobiet, kadrę narodową Argentyny. To autorytota władza wieloma językami. Widzą Państwo, trener jest uśmiechnięty, za chwilę go tutaj przepytamy, ale zanim porozmawiamy z trenerem, przyszła pora na zawodniczki. Na Państwo myślę, że nam za chwileczkę pomogą i zaczniemy od zawodniczki, która pochodzi z Pomorza. Pochodzi z Pomorza i została w tym sezonie kapitanem drużyny z Dąbrowy Górniczej. To także brązowa medalistka Mistrzostw Europy z 2007 roku. Trzykrotna mistrzyni Polski, Lena. Lena Dziękiewicz! Zapraszamy panią kapitan. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący.
kilka słów o dziewczynie, która tak naprawdę całe swoje życie jest związana z klubem Dąbrowie Górniczej. Ale żeby nie było zbyt prosto i zbyt łatwo, to powiemy, że to obok Krysi Straż największa wielbicielka psów w zespole. Radzi sobie zarówno dobrze na piasku, jak i na hali. Przed Państwem Katarzyna! Katarzyna Urba! Kolejna zawodnica już za chwilkę, jeszcze Panią Kotę z Jęcie Kasi. Przyszła pora na kolejną zawodniczkę, która, jak wiemy, przygotowuje nowe siatkarskie pokolenia, może i pokolenia. Świetnie przyjmująca zawodniczka, jeszcze lepsza mama. Joanna Staniuła-Szczurek. Kolejna zawodniczka, która nam się pojawi tutaj na scenie, to zawodniczka, która już kilka lat występuje w drużynie RKS-u. To między innymi złota medalistka letniej uniwersjady w Bangkoku. Doświadczenie i spokój na boisku w jej przypadku robią swoje. Przed Wami Środkowa Aleksandra Liniarska. Następna zawodniczka pochodzi z siatkarskiej rodziny. Można powiedzieć, że cały Złotyk jest jej dumny. Na swoim koncie mistrzostwo oraz wicemistrzostwo Polski. Przed Państwem Katarzyna Konieczna. Już w poprzednim sezonie trenowała z seniorskim zespołem MKS. Uśmiech nie chodzi, nie schodzi jej z twarzy i ma waszą szylę. Czy Państwo wiecie, o kim mowa? Młoda krew w drużynie MKS-u. Przed Państwem Bożena Wydrężek. A ja Państwa doskonale. Kolejna zawodniczka w ubiegłym sezonie grała razem z Katarzyną Skowrońską de la Dome w Baku. Jej jest reprezentantką Stanów Zjednoczonych. Przed Państwem Gina Marcuzo. Kolejna nowa zawodniczka w drużynie MKS-u, prawdziwy obieży świat, ponieważ grała m.in. w Turcji, Rosji, Azerbejdżanie czy Rumunii. Była trzykrotną mistrzynią Białorusi, to przyjmująca z Polszczymy Katarzyna Katarina Zakrońskaja. Zapraszamy. Kolejna zawodniczka to prawdziwa ikona tego klubu. Zarówno ona jest zakochana w MKS-ie, jak i Dąbrowie Górniczej, ale myślę, że Dąbrowie MKS jest zakochany w niej. Zagłębianka, Dąbrowianka z krwi i kości, Krysia Straż.
kolejną zawodniczką, nową w składzie drużyny z Dąbrowy Górniczej. Powiedzmy tak, chciała być pewnie bliżej siostry. Chciała osiągnąć sukcesy, myślę, że jej się to uda. Chcę również pomóc Mozgę w rozegraniu. Siostra naszej przyjmującej, przed Wami Natalia Piekarczyk. Do Dąbrowy Górniczej trafiła zlegionowa i jestem przekonany do Państwa, że jeszcze nie jednym atakiem postraszy nie jeden zespół, bowiem widzę nasza atakująca Marta Łukaszewska. Zaufał trener reprezentacji Piotr Makowski. Młoda, ugwarantowana, atakująca Tamara Taliszuk. Bieżącego składu drużyny MKS-u Dąbrowa Górnicza. Pochodzi z siatkarskiej rodziny. Jej ojciec również był siatkarzem. Swoją karierę rozpoczynała w Belgii, a w Polsce grała w tak znanych markach jak Gwardia Wrocław czy Henik Police. Na środku zagra w Dąbrowie Dominika Sobolska. Chodź kolego, ja ci zadam pytanie teraz. Jaki jest najlepszy klub siatkówki w Polsce? Dąbrowa Górnicza. Brawo, idzie Państwo, doskonale. Tutaj, Kamila, chodź kolego, chodź kolego. Tutaj, chodź. No, tutaj. Niebieską piłkę, kto tutaj ma? Chodź kolego. No to ty wygrałeś wycieczkę do Pragi, tylko żeby ją wygrać, musisz mi odpowiedzieć, jaki numer buta nosi Gina Mancuso. Powiedział 43. No myślę, że to jest prawda, wielkie brawa. Wygrałeś wycieczkę do Pragi. Także piękny żółty, a więc 2 czy 3? Nie mamy, dobra. No to zapraszam Pana do mnie tutaj. No to Pan nie będzie odpowiadał na pytanie, ale żeby dostać plecak, to Pan musi dla mnie zrobić szpagat. Co Pan na to? Piękny szpagat jest plecak, proszę bardzo. Gdzie mam plecak? I tutaj mam. Na Panu plecak. Jest trzecia Pani, mamy drugą Panią, no to tutaj teraz zapraszamy. Ile srebrnych medali ma Pana w swoim koncie klub z Dąbrowy Górniczej? Jeden na pewno. Co pomogą, bo koleżanka się tutaj wstydzi. Zapraszam, pięknie, brawo. No i jest jeszcze ostatnia Pani. A teraz proszę mi powiedzieć, jakie miejsce zajmie na mecie sezonu zespół Dąbrowy Górniczej i dlaczego będzie to pierwsze miejsce? Pierwsze miejsce, ponieważ najlepsze. Trudno określić, nie wiem, czy to jest najlepsze. No to teraz, drodzy Państwo, jeszcze obiecałem trenerowi, Puław Kotmi. Puław. Trener obiecał mi, że powie coś po polsku do Państwa. Thank you.
Dzień dobry. Dzień dobry. Kocham was. Jesteście najlepsi. Ujera MS. Przed państwem, trener zespołu Wiki. Ja mam jeszcze powiedział, że się nauczył się do Polski, ale się jak będzie podobał nas do góry ludzi, że są głodowe z tej ebałki, dobrowa górnicza ebałki o New Club. That I'm very happy of being here. I'm very proud of the team, the possibility that I have here. I wanted to take this opportunity to thank the committee to trust in me to lead the team this season. I can assure that we will work very hard during the entire season with the team that we have, as we're doing this almost 2 months that we have been working already. I'm very proud of the team, I'm happy with the team, also with the staff that we can build up. So for the future, for this season, I got a very good feeling. Trener powiedział, że jest bardzo szczęśliwy z tego, że mógł trafić do Dąbrowy Górniczej. Jest dumny ze swojego zespołu i powiedział, że bardzo ciężko przepracowali te 2 miesiące. Wierzy, że razem osiągną wielkie rzeczy. Dziękuję także trener. Ja też podziękuję zarządowi, dziękuję władzom miasta za zaufanie, jakim go obdarzyli on. Postara się go nie zawieść i osiągnie jak największy, jak najlepszy wynik ze swojego Dąbrowy Górniczej. Ja w imieniu trenera dziękuję bardzo i proszę o burzę brak dla trenera. Dziękujemy Państwu ślicznie za udział w tej dzisiejszej ceremonii w przedstawieniu zespołu składu i życzymy wszystkim jak najwięcej sukcesów. Jeszcze poprosimy akcjonariuszy oczywiście do zdjęcia, tak jak wspominaliśmy. Zapraszamy tutaj na scenę, do nas nie ma się czego wstydzić. Fajna pamiątka z tak pięknymi dziewczynami, staroroczymi dziećmi. Sam bym tam chciał się zachodzić, ale akcjonariuszy nie jestem, więc zapraszam akcjonariuszy do wspólnego zdjęcia. Fajna na pewno będzie pamiątka. Dzień dobry.